Normanie Price! Mam dla ciebie pracę! O, witaj, Normanie. Dokąd ci tak śpieszno z samego rana? Aha! Tu cię mam! Wielkie dzięki, Bronwyn. Prawie mu się udało! Proszę, Mike. To lista najważniejszych rzeczy do zrobienia. Czy na pewno dacie sobie radę? Tak, mamo. Zaopiekuję się tatusiem. Ha, ha, bardzo śmieszne. Co? Helen, to jakieś żarty. Pa, mamo. Powodzenia na kursie. W domu jest bardzo dużo pracy, mój drogi synu, a ja nie mogę się zajmować wszystkim. Pozbieraj swoje brudne ubrania i wrzuć je do kosza. Ale ja nawet nie wiem, jak ten cały kosz wygląda. Jest tuż pod zlewem w łazience. Jakoś nie zauważyłem. To, Normanie Price, jest kosz na brudy. O, ale jak to się otwiera? O, tak. O, no, jak tam się wkłada te ubrania? O, chyba jednak ty to zrobisz. A ponadto spodziewam się, że zaniesiesz kosz do piwnicy i zrobisz pranie. Ale... Mamo! Sprzątnęłam pokój, posłałam łóżko i zmyłam naczynia. Moja część zadań gotowa. A nie masz czasem ochoty na prasowanko, kochanie? Nie, dzięki. Umówiłam się już z Normanem na deskorolkę. Oj... Wszystko w porządku, Norman? Tam jest bardzo dużo brudnych rzeczy. Musisz podzielić to na dwa prania. Nie ma mowy. I gotowe. Bierze się! Na razie, lecę do Mandy! Ale wróć na czas, żeby nastawić drugie pranie! No! Cześć, Elvis! Piękny dzień! Chyba ktoś rozpalił sobie ognisko i nie zgasił go prawidłowo. Dobra, Elvis! Możesz wyłączyć wodę! Ogień już dogasa! Cześć, wujku Sam! O, witaj, James! Co ty tutaj robisz? Poszliśmy z mamą na spacer. Chciała pokazać nam magiczną studnię. Dobry pomysł. To piękny dzień na takie spacery. Tak, tak wiem, ale czy mogę wrócić z wami do domu Jupiterem, wujku? Czemu by nie, James? Tak, studnia zadziałała. Mogę jechać wozem do Ponty Pandy. Ha, na razie, księżniczko. I co? Mówiłam, że magia działa? Sama widziałaś? Nie wierzę w to, mamo! Myślisz, że zostanę księżniczką, jak dorosnę? I że tygrys nie będzie już polował? O! Gdzie jest tygrys? Tygrys! Kć, 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 kć. Tygrys! Nie martw się, Saro. Zwierzęta nie lubią ognia. Widocznie postanowił wrócić do domu. Tygrys? Nie widziałem go w domu od rana. Nie ma go na górze! Nie widziałem go też w piwnicy. O, jestem pewna, że gdzieś się włóczy. Znacie tygrysa. Ale może powinnam zadzwonić do Sama? O, tak na wszelki wypadek. Tygrys! Tygrys! Kici, kici! Kici! Przykro mi, Bronwyn, ale przeszukałem już wóz i nie ma po nim śladu. Tygrys chyba z nami nie wrócił.
Jasne, Bronwyn. Wszyscy będziemy go szukać. Na pewno wróci. Może wystaw mu jedzenie? Tygrys? Tygrys! Hej, kici, 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 kici! Sam! Na pomoc! Na pomoc! Och, nie słyszy mnie. Pom, 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 kolor czerwony, tak niezwykły jest. O, to Bronwyn! Och, pewnie myśli, że go pozdrawiam. Muszę dać mu znać, że mam kłopoty, że też dziś nie wzięłam komórki. Kolor czerwony! Czerwony? Mam pomysł! Na pomoc! Na pomoc! Kolor czerwony. O. To czerwony! Coś jest nie tak! Och, może strażak sam zrozumiał? Mamo! Gryzak ucieka! Nie odbiera. To może lepiej zadzwonię do remizy. O, nie! Bronwyn ma kłopot. Wezwę pogotowie górskie. Jasne, stary. Znaczy, tak jest. Znajdę ich. Gryzak? Jak się tu dostałeś? Gryzak! Wracaj! Nie mogę tu lądować! Zaraz do was wrócę! Sam! Potrzebujecie jakiejś pomocy? Co się stało? Moja noga! Wezwę Helen Flood. Czy wszyscy dziś postanowili nie odbierać telefonów? Hej! Przyprowadził mnie gryzak! Jaki mądry pies! Oh, wszystko będzie dobrze, ale musimy cię zabrać do szpitala na prześwietlenie. Tom! Będziemy potrzebowali noszy! Już się robi! Strażak sam będzie cię pilnował. Zobaczymy się w szpitalu. To dopiero się narobiło. Tak, to na pewno mewy. Może były głodne? To mógł być też lis. Ostatnio znalazłem lisią norę nieopodal miasta. O, kocham lisy. Są niczym, no, lisy. Ona ma bzika na punkcie zwierząt, przysięgam. Ha, rozumiem, ja też. O, widziałaś moją piłkę, mamo? Schowałam ją i myślę, że dobrze wiesz czemu. Czemu? Jak to? Co takiego? Co ja zrobiłem? Czy to ty włączyłeś alarm? O nie! Ależ skądże? Normanie Price! To naprawdę nie ja, mamo. Ten alarm jest zepsuty. Wiesz, że nowe rzeczy ciągle się psują. Cóż, czasem... No tak. Ta-da-ta-da-ta-ta-ta. Założę się, że znowu się włączy i wtedy zobaczysz, że ja wcale nie kłamię.
Może to przekona mamę, by oddała mi piłkę. O, niemożliwe. Kolejny pożar w sklepie Dilly's Prize? O. I co? Mówiłam, że źle działa. Mogę z powrotem piłkę? Dobrze wiesz, że z tym alarmem jest wszystko w porządku, Norman. Specjalnie go włączyłeś. To nieprawda, ja... Znasz bajkę o chłopcu, który krzyczał wilk? Nie. Czemu? To historia o chłopcu, który mówił, że widział wilka. Krzyczał wilk, wilk! I inni mieszkańcy biegli na pomoc. Chłopiec śmiał się, mówiąc, haha, żartowałem. Co było dalej? W końcu przyszedł prawdziwy wilk i chłopiec krzyczał wilk, wilk! Lecz teraz nikt mu już nie uwierzył i nikt mu nie pomógł. I wtedy wilk go pożarł? Tak mówią. Ja nic nie zrobiłem. Dobra, czas wracać do remizy. Do widzenia, Dilly's. Pani Price! Pani Price! Proszę otworzyć! Jeszcze zamknięte! Chcemy tylko naszej mamusi podać śniadanie do łóżka z okazji Dnia Matki! Ale zabrakło nam jajek! Szczęśliwego Dnia Matki, pani Price! Szczęśliwego Dnia Matki! Czy Norman już pani usługiwał od rana? O, nie! Mój cherubinek pewnie jeszcze leży w łóżeczku. Ale to pani powinna leżeć w łóżeczku! Tak! Norman powinien pani zrobić śniadanie. No nie! Co to znowu jest Dzień Matki? Niespodzianka! Szczęśliwego Dnia Matki! O, Norman! Jesteś wspaniały! Wcale nie! Dał pani tylko pudełeczko płatku! Wracajcie sobie do swojej mamy i gotujcie dla niej te jajka. I co? Pomożesz mi w sklepie, żeby pięknie uczcić Dzień Matki? No, raczej nie. Idę pojeździć na desce, pa! O! Przykro mi, Sam. Niestety to fałszywy alarm. Mandy przygotowywała śniadanie dla Helen. Tata mi pomagał. I to on spalił tosty. Wcale ich nie spaliłem. Zapomniałem tylko, że są w tosterze. To wszystko. Chcecie tosta, skoro już wpadliście? Nie spalę ich, obiecuję. Dziękuję, Mike. Wracamy do remizy, bo może się wydarzyć prawdziwy wypadek. Cześć, Mandy. Może pojeździmy sobie dziś na desce? Przepraszam, Norman. Chcę spędzić czas ze swoją mamą. Jest Dzień Matki. Zrobiłeś coś miłego dla swojej mamy dziś rano? Tak. Dałam jej pudełko płatków. Norman, pomyśli, że ci na niej nie zależy. Mandy zrobiła dla mnie w szkole pudełko na listy. Ja też zrobiłem coś takiego, ale jakoś nie chciało mi się dokończyć. Pomogę ci to dokończyć, jeśli chcesz, Norman. Nie, dzięki. I tak to było kiepskie. Albo zrobimy coś innego dla twojej mamy w warsztacie. A co będzie z jazdą na desce? Twoja mama chyba nie lubi jeździć na desce. Specjalne przyjęcie z okazji Dnia Matki. Przyprowadź swoją mamę. Świetny pomysł, Charlie, ale moja mama ma 82 lata i mieszka za granicą. Chyba nie wpadnie dziś na to przyjęcie. Wyciąłem kliny, żeby podłożyć pod koła. Teraz samochód się nie stoczy, kiedy mnie nie będzie. Doskonale! Jesteś bezpieczny! Mike, mam w remizie poprowadzić ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy. Nie denerwuj się, już idę! Cześć, Mike! Chcę zbudować go-karta. Czy mógłbyś mi pomóc? Mam tu rysunek.
Przykro mi, Norman. Chętnie bym ci pomógł, ale muszę już jechać. Może wieczorem. Ale Mike, mogę wziąć trochę drewna? Mój ty manekinie, zatańcz ze mną dziś. Teraz obrót przeskok, ryjesz ten... przestań tańczyć z manekinem. Zacznij to traktować poważnie, Elvis. Uczę na nim udzielania pierwszej pomocy. Traktuj manekina jak prawdziwą osobę. Dobrze, Helen. Przepraszam. Świetnie. Jak już powiedziałam, sztuczne oddychanie jest niezwykle istotne w pierwszym momencie. Witaj, Norman. A co ty tutaj robisz? Potrzebuję liny do zrobienia go-karta. Ale nie bierz mojej cumy. Dzięki niej statek stoi przy nabrzeżu. Może jednak coś znajdę dla ciebie. Szybciej, proszę. Coś ci się bardzo śpieszy. Super, to będzie najlepszy go-kart pod słońcem. No, i co wy na to? Znalazłem koło od starego wózka. Nie wygląda to zbyt bezpiecznie. Dlatego założyłem pas bezpieczeństwa. To jest pasek twojej mamy. Mam jeszcze kask. Zadowoleni? Nie, nadal mam wątpliwości. Masz rację. To mi jeszcze nie wygląda tak, jakbym chciał. Brakuje mi drewna. Nie wiesz, kiedy twój tata wróci? To dla pana, a to dla ciebie. Elvis, co ten manekin robi przy stole? Jest z nami obiad. Helen kazała mi go traktować jak prawdziwego człowieka. Ale przecież to nie jest prawdziwy człowiek, to manekin. Błagam pana, to może go urazić. Mam nadzieję, że twój tata zaraz wróci. Tak, tam w środku jest dużo drewna. Nie muszę już czekać. Wreszcie znalazłem to, co jest mi potrzebne. O, to! Dzięki temu go-kart będzie wyglądał super. Dobrze, że tu byłem, Norman. W porządku, Trevor? Naprawdę mało brakowało. Słuchanie muzyki podczas przechodzenia przez jezdnię jest niebezpieczne. Nie usłyszysz samochodów. Przepraszam. Słuchałem swojego nowego odtwarzacza. Mama dała mi go na urodziny! Nie krzycz tak, Norman! Przepraszam. Norman, to naprawdę bardzo ładny prezent, ale zdejmuj słuchawki, gdy masz zamiar przechodzić przez ulicę. Ale... Norman! Cześć, Mandy! Tu jesteś. Mam dla ciebie fajny prezent. Serio? Gdzie on jest? Ma go twoja mama. O, chodźmy! Dzisiejsza młodzież. Mamo, mamo, gdzie jest mój prezent? Nie mów, że już zdążyłeś go zgubić. Nie, nie prezent od ciebie, tylko prezent od Mandy. O, tak. Proszę, masz. Najlepszego. Samolot? Super! Ale jest w kawałkach. Oczywiście, do złożenia. To pomysł mojego taty. Spójrz, to jest instrukcja. Wystarczy go skleić, pomalować i wyjdzie samolot z okładki. Od razu lecę go skleić. Powiedz Mandy, dziękuję! Mandy, dziękuję! Norman! Zostawiłeś tu odtwarzacz MP3! Te kawałki są za małe. Będę potrzebował lupy, żeby je poskładać. O, wygląda super! Jakie fajne silniki! O, ciekawe, co to za fragment. Może przeczytaj instrukcję. Nie potrzebuję. Poradzę sobie bez niej. Ojej! Chyba nic nie popsułam. Masz z synem wiele wspólnego. O, sam! Dałam Normanowi odtwarzacz MP3,
ale nie wiem, jak działa. Pomożesz mi? Zaraz zobaczę. Trzeba nacisnąć ten guzik. A? Ale ścisz to trochę. Co? Nic nie słyszę. Nie wiem, jak to się ścisza. O, niech to kule biją. To ci dopiero mrozik złapał, co sam? Niech pan robi to, co ja. Trzeba się tylko ruszać, a wtedy jest cieplej. Ale nie każdy ma tyle energii, co ty, Penny. To nonsens, może jestem od was trochę starszy, ale mam jeszcze sporo energii. Proszę bardzo. Ale to nie był osobisty przytyk, ja chciałem... Nieważne, co chciałeś sam, mówię wam, że jestem w świetnej formie. O, patrzcie. Mamo! Chyba nikogo nie ma, wełniaczku. To dopiero będzie prawdziwa niespodzianka. Wiem, że jest stary, ale do tej pory nie sprawiał kłopotów. Nie przejmuj się, Bronwyn. Zaraz zacznie działać jak nowy, albo nie nazywam się Mike. Bębniarz Flat! O nie. Witaj, Saro. Co tutaj robisz? Od dawna nie widziałam, żebyś się bawiła laleczkami. Nie bawię się laleczką. Opiekuję się dzieckiem. Saro, skąd wzięłaś to dziecko? I czy nie jesteś za młoda na opiekunkę? A to dopiero niespodzianka. Wiem. Dałam mu na imię Wełniaczek. A Saro, jesteś zabawna. Tak, zapraszam. Starszy oficerze Silk. Ser, czy pan tak biega od rana? Zgadza się, Penny. Może nie wierzysz, ale mam kondycję, jakbym był dwa razy młodszy niż jestem. Tak jest, ser. Jestem pewna. Chciałam tylko wziąć formularz raportu, jeśli można. Nie ma sprawy, Penny. Dziękuję bardzo. A niech to... Zaglądaj jak najczęściej, Trevor. No, oczywiście, Dilis. Jak tylko będę potrzebował warzyw, to wpadnę. O, dziecko! Ja tak lubię dzieciaczki. Są takie słodziutkie, kiedy są małe. O, to jest... cóż? Ma takie śliczne loczki. Pospiesz się, moja droga, zanim będzie jeszcze zimniej i spadnie deszcz. Biedne dziecko ma taką baranią twarzyczkę. Zejdźmy z tego deszczu. Norman! Pokonać schody z bolącą nogą to mordęga. Chyba się nie spóźniłem na lunch. Cóż, raczej nie. Jest pan za wcześnie. Lunch podajemy później. Zawołaj, jak będziesz gotów. James! Norman! Wyjdźcie! Musimy już wracać, bo nas przepływ uwięzi! Potrzebna nam pomoc! Może ktoś zobaczy mnie ze skał? Wiedziałem, że nie ma dinozaura. Jest, ale dobrze się ukrywa. To wszystko. James! Co? Woda! To pułapka! Tak! Widziałem je kilka godzin temu. Chyba poszły w kierunku plaży. Tak, ale nie wróciły. Zaczął się przypływ. Wezmę chyba strażaka sama. O, James, Sara, Norman zaginęli. No nie. James, Sara i Norman gdzieś zaginęli. Widziano ich ostatnio na plaży. Wezwijmy pogotowie górskie. Tom poszuka ich z powietrza, ja z Pemi poszukamy z wody.
Przepraszam! Widzę tu Sarę, jest 500 metrów od północnej zatoki klifów! Dzięki, Tom! Też ją widzimy! Spokojnie, Saro! Mam cię! Gdzie jest Norman i James? Weszli do jaskini! Nie wiem, czy uda im się wejść! Wejście do jaskini jest pod wodą! Na pomoc! Ratunku! James, patrz! Coś tutaj do nas podpływa! To jakiś morski potwór! Ale Norman, nie ma czegoś takiego jak penis! Witajcie, chłopcy! Nie wychylaj się tak, Norman. Usiądź, proszę. Mogę trochę posterować? Może później. Dobrze, możemy zacząć tutaj. Proszę, już założyłem przynętę. Uwaga na haczyk, jest ostry. Nie ruszaj wędką, Norman, bo przestraszysz wszystkie ryby. Coś złapałem! No coś tam miałem, naprawdę! Była taka wielka! Tak, tak, wiem. Ale uciekła. Kolejna makrela, gratulacje! A moja była dużo większa! Daj spokój, James, to nieprawda! Pokażcie mi te ryby, ja je zmierzę. Są dokładnie takie same. Ale wielka! Złapałem olbrzyma! To największa ryba dzisiaj! Zabiorę ją ze sobą do domu na obiad. I to już w panierce. Prosto z lodówki mamy, co? O, co za oszust! To tylko taki żart. Zwijajcie wędki. Nadchodzi odpływ. Musimy już wracać. Wygrałem! Złapałem znacznie więcej ryb niż Sara. To nie fair! Chodziło o to, kto złapie największą rybę, a nie najwięcej. O, tam jest rekin! W wodzie ogromny, krwiożerczy rekin! Naprawdę, tam jest! Patrzcie, patrzcie! Ogromny! To nie jest rekin. To na pewno młody waleń. A konkretnie płetwal karłowaty. O! Widziałem pierwszy! Jest mój! Chcę go złapać! Ale waleni się nie łowi, Norman. Boję się, że mamy problem. Te wody są bardzo płytkie, a zaraz będzie odpływ. Jeśli ten płetwal utknie na plaży, to nie będzie już w stanie wrócić do wody. To byłaby tragedia. Uratujemy go! Tom Thomas zna się na zwierzętach, tato. Może zadzwońmy do niego. Już się robi! Zaraz tam będę, Charlie! Jeśli dzieciaki będą po tej stronie taśmy, mogą się czuć bezpiecznie. Zrozumiałaś, Mandy? Macie stać po tej stronie taśmy. Jasne, tato! Nie jestem dzieckiem! Może zobaczę, co się dzieje w warsztacie. Sprawdzę, czy i tam jest bezpiecznie. Fajerwerków nie należy trzymać blisko drewna, bo jest wyjątkowo łatwopalne. Tygrys! Znalazłem coś jeszcze na liście sama. Zwierzęta mają zostać w domu. To ważna zasada. Zwierzęta bardzo się boją wybuchów. Tak? Wiem o tym. Daj mi go, Mandy. Zaniosę go do kawiarenki. Będzie bezpieczny. Skoro tak zareagował na papierową torebkę, nie chcę myśleć, co będzie przy fajerwerkach. Pamiętaj, żeby wieczorem został w domu. Oczywiście, że zostanie.
A Mike Flat potrzebuje trochę wiader na zużyte fajerwerki. O, widziałem kilka w piwnicy, zaraz przyniosę. Nie, ja je przyniosę. Nie, ja przyniosę. Witaj, Norman. James i Sarah właśnie poszli po wiadra. Witaj, tygrysku. Nie moja wina. Gdzie ja mam te długie zapałki? Bez nich niczego nie zapalę. O nie, Mandy! Tygrys znowu nam uciekł! Pomyśleliśmy, że mógł przybiec tutaj. Ale ja go nie widziałam. Może się znowu schował w warsztacie? Poszukajmy go. Znalazłem, jestem gotów. Nie, nie można jeszcze zaczynać. Powiedz to tacie. Nie mogę. Nie wolno przekraczać taśmy. Takie są zasady. Ale co jest ważniejsze? Tygrys czy jakaś tam taśma? Tygrys! Tato! 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 Wracaj, Mandy, ale już! Ale... Rób co każe, to niebezpieczne! Narzędzia! Moje piękne narzędzia! Organizujemy akcję ratunkową. Jeśli radar powącha ubranie, to może podejmie trop. Musimy się udać w góry Ponty Pandy jak najszybciej. Przepraszam, Tom. Próbuję sobie przypomnieć, ale jakoś nie mogę. O, to chyba jest Helen. Masz radar. Znajdź Helen. Góry Ponty Pandy są w drugą stronę. Wiem, dokąd on nas prowadzi. To nie moja wina. Cześć, Radar. Co tu robisz? Szukamy Penny i twojej mamy. Radar podjął trop z bluzy twojej mamy i przyprowadził nas tutaj. To nie jest bluza, ale dres i to mój. Jak mogłeś, tato, dać Radarowi złe ubranie do powąchania? Przepraszam. Zapomniałem, które jest czyje. To jest z pewnością mamy. Zaraz! Już pamiętam! Pamiętam, co Helen powiedziała! Mówiła o studziennym traku i wąskim wzgórzu! Chodź, Radar! Poszukaj ich! Nie jest, Penny? Jest w porządku, dzięki Helen. Oh, cieszę się, że pamiętałeś o ratownikach, Mike. Jasne, że tak. Pamiętałem nawet, dokąd się wybrałaś. W końcu. O, mamo, jak długo jeszcze? Wiem, że chcesz się bawić na podwórku, Norman, ale jesteś przeziębiony i musisz wyzdrowieć. Dobrze. A może chcesz szklaneczkę gorącego mleka? Dobrze, mamo. Halo? O, to strażak sam. Przyprowadził wełnisie. Właź do środka, mała.
Nie martw się sam, zaopiekujemy się nią. Norman ucieszy się z takiego towarzystwa. Cóż, jak tylko Mike naprawi bramkę, będzie mogła wrócić. Dzięki, Dilis. O! Ale nie gryź tego! Witam, dzieciaki. Wasz powóz zajechał. Witam, panie Evans. Ja siadam na końcu. Kolejny przystanek, dom Normana Price'a. To nie zajmie długo. Zwykła mała reparacja. Ha, trochę się zabawimy. Dziękuję, byliście wspaniałą publicznością. Ojej. Helen, skarbie, chyba się trochę spóźnię na obiad. Witaj, Dilis. Gdzie jest Norman? O, troszkę się rozchorował, biedaczek. A niech to. Pozdrów go ode mnie. Ale z ciebie szczęściarz, Norman. Szczęściarz. Wolałbym pobawić się z wami niż nudzić się tutaj. Przepraszam, Wełnisiu. Mama kazała mi zostać w domu. Może wyjdziemy na minutkę? Właściwie świeże powietrze dobrze mi zrobi. O, tak! O! Wydawało mi się, że te wodorosty to taki rodzaj kanapki. O nie, Norman jest chory. Został na górze. Rozmawialiśmy z Elvisem o śpiewaniu, aż tu nagle, na samym środku drogi, pojawiła się Wełnisia. Dobra robota. Bardzo szybko się uwinąłeś sam. Mogło dojść do okropnego wypadku. Tak, szybka reakcja to podstawa wszelkich działań strażaków. O! A, herbatka! Ser? Cześć wam! A gdzie Norman? W domu, w łóżku. Ale masz szczęście. My mamy szczęście. Pomyślałem, że pojedziemy dziś malowniczą trasą. Drogą pomiędzy klifami. O, nie możesz zagrać dla nas na tej gitarze bez elektryczności? Nie. Moich kiełbasek też nie da się upiec bez prądu. To katastrofa. O, deszcz już nie pada. Możemy wyjść na zewnątrz. Uruchomi grilla i będziemy mogli sobie upiec kiełbaski. Pomogę ci? Nie ma mowy! Nie zgadzam się! Tak! Przydadzą się nam jeszcze papierowe serwetki, żebyśmy mogli jeść kiełbaski palcami. O! Halo! O! Cześć, Penny! Chcesz rozmawiać z Helen? Proszę bardzo. Witaj, Penny. Przepraszam, że cię o to proszę, Helen, ale chodzi o nos oficera Steela. Miał wypadek, kiedy zgasło światło. Och, tak mi przykro, Mike. Zaraz wrócę. Oficer Steel rozbił sobie nos. Na pewno będziecie się dobrze bawić. O! Nareszcie! Świetnie. Teraz przetestujemy alarm dymowy. Proszę bardzo, Dilis. Deszcz przestał padać. Jest coraz lepiej. Możemy zacząć przyjęcie i wreszcie zaśpiewać piosenkę. Nie jest złamany? Jesteś pewna? Całkowicie. To stłoczenie. Uff, cieszę się, że jest już prąd. Wolałabym, żeby Mike nie musiał działać w ciemności. Zgadzam się z tobą, Helen. Mało kto potrafi zachować zimną krew w ciemności. Kiełbaski są już gotowe! O, jest już Helen. Mama! O, wspaniale! Przyjechałam w samą porę. Nic dzisiaj nie musiałam robić. Taki właśnie był plan! O, serwetki! Przyniosę. Nie, ty dziś nie będziesz nic robić, pamiętasz? O! Ratunku! Pożar! Ratunku! Helen, teraz coś zrób! Dzwoń po strażaka sama.
O, wybuchł jakiś pożar w domu Fladów. O nie! To na pewno ma związek z odcięciem prądu. Wróciłem. Nie na długo, Sam. Idziemy. Alarm chce pomocy ktoś. Strażak Sam to spoko gość. Tam gdzie groźnie, tam gdzie źle, na ratunek zjawi się i nie wie co to strach.